Witajcie serdecznie na Laska Gaming. My się przygotowujemy na wyjazd do Warszawy na Orange Video Fest jutro. Tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, znaczy wy to już widzicie w sobotę prawdopodobnie, więc wyjeżdżamy tam o 3:00, musimy być w Katowicach, czyli o 2:00 mamy autobus, czyli o 1:00 musimy wstać i jest kurde lipa. Jest lipa, musisz spakować i spać, bo nic nie pośpimy. Zaraz ci pomogę, kochanie. Więc kurde, bierzemy wszystkie graty i tylko najpotrzebniejsze graty się pakujemy, bo będziemy kurde jechać przez całą Polskę. Prawda? Przez całą? Przez całą. Warszawa jest w połowie. A w dupie. No. Kurwa, czy ty byłeś kiedyś na geografii? Chyba nie! Dla mnie to jest koniec świata, Warszawa. No to jest w ogóle za dupie. Wieś. No więc... Wieś w ogóle i ludziom tam z butów słowa wystaje. Do pakowania się, kurwa. Sąsiad jebany skurwysyn chce się położyć spać i sąsiad jebany skurwysyn puścił zjebane radio Eskaf. Kurwa, w dzień, w którym musisz się wcześniej położyć spać, bo wstajesz w nocy, praktycznie nie będziemy już spać, a ten... Kurwa, przestał. Co to miało w ogóle być? Uff. Bo myślałem, że pierdolne. Dobranoc wszystkim. Jest 2:00 w nocy i my idziemy. Idziemy na autobus, który nas zawiezie do Katowic. A w Katowicach musimy iść na dworzec, a z dworca nas weźmie gościu z BlaBlaCar, którym pojedziemy do Warszawy. Musieliśmy wstać o tej... Czy spaliśmy ile? Może 3 godziny? Znaczy teraz jak wyszłam, trochę czuję się lepiej, bo jak byłam w domu, to myślałam, że kurwa zasnę, nie? A poza tym wyeksowałam kawę. Ja tak więc mam nadzieję, że jakoś to się ogarnie. Nie raz, nie dwa były takie akcje w moim wypadku akurat. Że się spało 1 czy 2 godziny. No, ale to taki urok. A czy jechaliśmy na Pyga? No to też było. No. Ale to już mówiłam we wcześniejszym vlogu. Może w samochodzie się uda przekinać. Zobaczymy. Tak, tu jest ciemno. W dupie. Niesamowite, że w nocy jest ciemno. Wow, coś widać w tych Katowicach. No, tutaj nie ma tak ciemno jak w dupie, kurwa. Jak w Tychach. To dobrze. W sumie jechanie nocnym autobusem jedynką na trzeźwo to jest dla mnie nowe doświadczenie. Zawsze jechałem w drugą stronę, czyli zbierałem się z imprezy zamiast jechać gdzieś konkretnie, ale... Cywilizacja, a jedziemy do jeszcze większej cywilizacji. Jaka cywilizacja, że jest tu zimniej niż w Tychach. No. Nie grze. Tam się w Tychach chciałam już rozbierać z kurtki, a teraz mi jest zimno i bym założyła jeszcze jedno. No. Nie grzeją. No nie, no kurde. Biedne te Katowice. No. Zagrzybiałe pewnie przez to, że tak się ich nie grzeje. No. Na dworzec, nie? Tu. Tak. Kurwa, znowu nie wiem, w którą stronę. Czekać dalej. Minimalnie widać, że się już rozjaśnia powolutku. My już czekamy w Katowicach na transport. Jak powóz zajedzie. No i jedziemy do Warszawy. Do stolicy. A tu jest stolica, kurwa, Śląska. No, jest. Więc... Mają tutaj bardzo dużo bankomatów, mogliby jeden do Tychów przywieźć. Bo w Tychach nie ma, najbliżej jest jakiś może kilometr. No. Bardzo kurwa mądrze, nie? Jesteśmy na miejscu, już powitani. Jechaliśmy, kurde, gościu zapierdalał strasznie. No, możemy iść. Gościu zapierdalał, przyjechaliśmy w 2 godziny 40 minut, a mieliśmy jechać w 4. Więc... Ale jest dobrze, już jesteśmy w Warszawie i teraz zmierzamy jeszcze do Rewiego, który czeka na nas z kawą. Kawą, jedzeniem, no. Kawami i normalnie z fajkiem. No. Ardat będzie pierwszy raz jechała metrem, także... Będzie nakamerowane wszystko. Wysiadamy?
jesteśmy już u Rewiego. Byliśmy przed chwilą. I zbieramy powoli ekipę i już zmierzamy do, na Orange Video Fest. Gdzie będziemy biegać pewnie od stoiska do stoiska, bo trzeba ten... Po fanty. No, trzeba zbierać rzeczy. Oskar nam pomoże. No. Zobaczymy. Jeszcze zbierzemy jednego. Matinho kupuje nam bilety, zachodzi z ojcem balu. Z YouTube'a. No, tak, jakby miał. Ostatnio mi przyszedł ostatni rachunek od MediaCraftu. 7 zł, kurwa. Wow. Zawsze to lepiej niż wcale, nie? No nie, no. Teraz mam. Wbijajcie na Patronata! No, teraz mam wyłączone reklamy. Znaczy, jak są reklamy, to są od Konami, więc fuck Konami. Znowu w centrum. Byliśmy tak. Z Tychów do Katowic. Centrum. Z Tychów do Katowic. Z Katowic do. Placu Krakowskiego, tak? Tam jest ulica Krakowska w Warszawie. Później na zachodni, z zachodniego na Stare Bielany, ze Starych Bielan znowu do centrum. Jednym słowem, chuj zapierdalamy. No, a teraz znowu zapierdalamy. Na galerze. No, teraz znowu zapierdalamy, no. O, pokaż tam, tam jest ten troll. Tam jest ten troll, no. Patrzcie, jak stoi i rozmawia. Pewnie dzwoni do nas, ale my nie odbieramy. Haha. O, do mnie jeden. Haha, i do mnie. No. Więc no. Miasta, ale Warszawa ma swój urok. Ja też. Ma jakiś... O, patrzcie. Incepcja. Aha, patrz, już na... Koncepcja. Już nagrywa vloger jebany. Tak. Ten, który naprawdę nie szanuje widzów. No. Kurwa, dawaj telefon. Cześć. Kurwa, ludzie internetu tylko z telefonem, nie? Ekipa Purzonu się zebrała, a teraz... Tak. Bardzo. My jesteśmy już na miejscu, na Orange Video Fest. Organizacja 2 na 10. Śmiesznie, fajnie, wszystko pięknie, ale... A tam są ludzie, którzy chcą wyjść, a nie mogą, bo... Nie. O, jeszcze przed wszystkimi, nie? Dopóki jeszcze są. Bo właśnie teraz jest najlepsza okazja, żeby gifty pozbierać, bo jeszcze nikogo nie ma. No tak, na górze i teraz nagrywasz. No dobra, no to jak jesteśmy na fajku, jak wrażenia? Nie polecam. No. Jedynie ten, mieliśmy mieć prasówki, a oczywiście się zesrało, bo... Pisleki usur na LiveTube'a. No. Nie, szczerze to jest, wyglądało to tak, dostaliśmy informację, że dostaniemy akredytację medialną. Tak, i dostaniemy 4 wejściówki na konkurs. Okazało się, że my dostajemy wejściówki, też takie normalne bilety i jeszcze na konkurs. Chujnia z grzynią i olejem. No, jedynie co mamy strefę VIP fajkową i nie musimy stać w tej kolejce. Tak. To jest jedyny in plus. Chociaż w sumie to też jest spory plus, bo jakbyśmy, no. Bo jakbyśmy tak stali długo... Nie no, to jest akurat duży plus, bo bym kurwa nie wiem, czy bym przyjechał, jakbym miał stać w tej kolei. Więc dzięki temu mogliśmy przynajmniej przyjechać. No. I nie czekać od 7 rano, jak debile. No więc jakieś są plusy, ale jak to mówił plusy prezydent, dodatki, no właśnie. Plusy dodatki i plusy ujemne. No, a tych ujemnych jest o wiele, wiele, wiele więcej. Okay.
trzeba mać, nie? No. Średnio w wieku 13 lat, a zapierdalają kurwami kurwy, kurwa lat. No. Jestem zaszanowany. Ja również. Już ten... It's like you. Już poleciał film, na Mediacraft już u mnie poleciał film, już tak z ponad 2000 wyświetleń ma i cały czas najbardziej wyświetlany, to na LiveTube też coś poleci, kurwa. Znaczy, nie polecam. Znaczy z tym audiologiem? Tak, to co na Mediacraft nagrałem, tam się odjebało. Cała prawda o Mediacraftie. Cała prawda o LiveTube. It's telephone time. A Ardat się znowu odsuwa od kamery. Ale kamera się zbliża. Widać, emocje sięgają kurwa zenitu. Nie polecam. O kurwa. O, dwie relacje naraz, kurwa, YouTube-ocepcja. O nie! Rozwalmy oczy. No, kurwa. To jest kameleon. Kurwa. Z jedyne... Siedzimy, oglądamy scenę i no i co więcej, no kurwa. No. Na razie, no, impreza rakowa strasznie. Bardzo dużo gminów. No, kurwa. Tutaj na przykład. Bedo ansuby i unlike. No, bedo ansuby za te niewygodne treści. Ale chuj. Mogę przeklinać, bo kurde, była sytuacja, że... Dobra, nie mam nic do Wiktora, ale nic, ale kurde, dziesięciolatki, śpiewanie o wodzie i kurwy lecą ze sceny, z wszystkiego. Zajebali żulemi. Znaczy nic nie ma, no... Ale kurwa, no, ale tutaj są, wiesz, rodzice z dziećmi i spoko, nie? Spoko. Dobre wychowanie. Właśnie było ten, poruszenie tłumu. A, poszedłeś po swoje rzeczy. Ja mówię, że chcesz przejść scenę, czy co? Cześć. Cebula. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bujak? Dobra, ale bym usłyszał. Przed chwilą się, dlatego jest pusto pod stroną, bo przed chwilą się zerwał ci i tłum, kurwa. Do strefy Golden Rose, gdzie już za chwilę ma zagra. Kolejna gwiazda. Taki audiolog, o ja się tu pokażę, na temat całej imprezy, organizacji, partnerów i tak dalej. Na cały ten temat będzie obgadany na moim audiologu, vlogu, także się zapraszam. Tak. On będzie, będzie link na pewno poniżej, powrzucam w ogóle tutaj do wszystkich kanałów, ale tak to nagramy jakieś wrażenia po tym, tylko na razie musimy iść, co? Jeść! Dokładnie. Jeść! Bo na pewno zjeść, wypić piwo. Bo oczywiście na tej imprezie, ale kurwa... No. Nie. No, ty to tylko jedno piwo max. Bezalkoholowe. Radlera zero. No. Bo... Ale zapierdala. Oczywiście było żarcie takie, że się nie dało do niego dostać i było chujowe. I było więc... drogie. No. Chuj. Więc no. Ta kanapka 4,50. Ja nie wiem. No, więc... Ja jeszcze sobie na to załóż, nie, to w ogóle już wykituję. Proszę. Kurde, tak bardzo. No, taki ten outfit zdobył Rewi.
Pochwalisz się, jaka to jest kolekcja, kogo? Pochwal się. Ajgora, Ignacego. Chcesz wpierdol? Jezu. Ej, a zobacz. Chodź, Oster. To. Jak się zachowujesz? Obróć się o 180. Tak, pod słońce znowu. Co, to im rośnie. Tu! Oskar! Jezus. Kolejny dzień, niedziela, jej. Niedziela, dzień cwela. No, dalej w Warszawie. Właśnie wstaliśmy, idziemy, gdzie my idziemy dokładnie? Na wolumen, na targ elektroniczny. Dokładnie, jeszcze zwiedzić trochę i do domu powoli. I coś fajnego zacebulić. No. No nie, do domu się tylko trochę przejdziemy. Spokojnie, już metro jeździ co chwilę. Nie no, wczoraj trochę posiedzieliśmy. No późna. Bardzo nawet. No, to trochę wypiliśmy. Tak, trochę piwa wypiliśmy. Trochę kasy na skrzynki wydaliśmy. No, ale. Laska, no. Laska Izak style. No, ale spokojnie. Teraz, dobra. Kończymy naszą podróż. Rewi nas odprowadził jeszcze na dworzec. Już jedziemy do domu, ale mamy coś jeszcze do, że tak powiem, z unboxingowania. Dokładnie. Czyli zestaw gierek, które dał mi Rewi w prezencie i to, co udało nam się wyhaczyć na tym, na targu, ten, którego nazwy nigdy nie pamiętam. Wolumen. Wolumen, o. Ogólnie to jest największa zagadka, bo... Tak, Telltale. Bo kupiliśmy to, że hehehe będzie do krapów, nie? Że hehehe, ale gówniana gra, gównianie wygląda, będzie do krapów. Co a tu się okazuje, co? Że to jest jedna z pierwszych gier jeszcze przed samym Maxem od właśnie tego Telltale. No, od Telltale'a. Więc zajebiście. Podobno całkiem spoko. Jeszcze udało nam się wyhaczyć Brothers in Arms. Całą trylogię za 15 zł. Więc myślę, że też całkiem zajebiście. No, a teraz gierki, które dał mi Rewi. Czyli Serious Sam. Drugie starcie. Ze wszystkim w środku. To jest premierówka. Zajebiście. Sławne Alcatraz. W pudełku, które... No po prostu tak dostałem to. Ale to jest te sławne Alcatraz. Oryginał. Najemnicy. Od City Interactive oczywiście. Jak żeby inaczej. Niestety byłem bardzo głupi kupując te gry. SAS Secure Tomorrow. Też City Interactive. Mój. Też Krab. Oczywiście Raid na Berlin. Dzień Stalingradu. Okładka rodem z Call of Duty. No dokładnie. Jedynki. A nie dwójki? Jedynki. No, ale też Battle Los Angeles. Yeah. Też krab, nawet nie wiem z czego. Saber jakiś studio. Twórcy Wild Rocka i Time Shifta. Niezłe gier, ale to co odjebali, to za to powinni zapierdalać na galerze. Zobaczmy w środku, wszystko oryginał. Kupione za całe 10 zł w Biedronce. Nie polecamy. 2 na 10. The Mark też taka. Nie. Też krapiszcze. Straszne. Ale też te oryginalne wydańsko. W bardzo ładnym wydaniu. Oryginalne. Co tu jeszcze mamy? Airborne Troops. Nie. Też City Interactive. Ale nie, to nie zrobiło City Interactive, tylko jakiś. To tylko wydali. Playlogic. Nie wiem co to jest. Dead to Rights dwójki. Tam gdzie w polskiej wersji głównym bohaterem, głównego bohatera dubbingował Paweł Wilczak. O, no. Ale to też jest krab. No i nie krab, bardzo nie krab. Czyli Sam i Max. Pudełkowa edycja z
Uznałem, że Artur powinien jednak mieć to. No, bo mam... Jezu. Bo mam, mam ten CD Action chyba? Tak, CD Action, a to jest oryginalna pudełkowa. Tak więc dzięki Revi za paczuszkę. No i my się żegnamy tutaj oficjalnie vlogowo. Tak więc dzięki za gościnę, za przyspanie i ogólnie za cały wyjazd. No usług polecam się na przyszłość. No, tak więc papa. Coś Arda powiesz na koniec?